Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinhardt King League of Legends Story. Dobra, i z tego co zauważyłem, to całkowicie zmieniło nasz skład, ponieważ musimy mieć dostępnego Yasuo, więc zastanawiam się, czy by nie zmienić jednak, nie wiem, MF-ki może? Na Illaoi. Ale zobaczymy przy pierwszej walce, czy to masz coś w ogóle do kupienia? W sumie bez szału. W sumie bez szału, dobra. Lecimy dalej. Drzwi są zabarykadowane. Z tej strony ich nie otworzysz. Tutaj mamy rozmówki, ale rozmówki nam nie są potrzebne. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wrócić do innych części świata. Ucieczka desperata. Zamieniłem morze wydm na morze słonej wody. W obu miejscach czaiły się potwory. Pewnego zdarzenia nie zapomnę, aż nie złożą mych kości w piaskach Shurimy. Zabrał jednego z naszych, na dno. Kapitan rozkazał odciąć linę. Mogłem się tylko przyglądać, nie chciałem być następny. Wiedziałem, że ten nurek nie wróci. Ostatnio słyszy się historię o upiorze, który przychodzi z liną i hakiem. Porywa ofiary w nikomu nieznane miejsce. Żadna nie wraca. Podobno ma listę, z której skreśla kolejne imiona. Wyeliminował już wielu. Wiem, że ja też jestem na tej liście. Nie jestem szczególnie ważny, ale po mnie też przyjdzie. Czuję to. To kwestia czasu. Nie zabawię w Bilcz na długo. Czas wrócić do Shurimy. Ukryję się pośród wydm. Została mi jedna noc. Wyruszamy o poranku. Ciągle słyszę trzask liny. Czuję na sobie jego wzrok. Czeka na mnie. Czyli już wiemy, kto zamordował w sumie Pajka, jego pierwowzór. Jego prawdziwą tożsamość. Dobra, niestety te mobki... Dobra, ale to akurat zobaczymy... Zobaczymy, czy te moby będą nas aż tak ciorać przy dwóch DPS-ach. Yasuo ma już około 50% kryta. Ponad nawet, 54 chyba. Więc to też będzie fajne, jeżeli chodzi o walki. Nasz Braum jest naprawdę potężny, jeżeli chodzi o życie. Kurde, to jest normalnie mocarz. Normalnie mocarz. I zwiększymy mu chyba trochę DPS-a z tego co widzę. Uwa. Dobra, to bolało. Zobaczymy, czy masło wpadnie i jakiś DPS. 634. No, bez szału. Bez szału. 577. Nie damy rady. No dobra, ale może go zabijemy. Może go zabijemy, chociaż jakbyśmy uderzyli Braumem jeszcze raz. Tak się walczy! Teraz MF-ka powinna go dobić. Tak myślałem, że poleci w tego. Dobra, masło, generujemy dalej. Możesz dobić tego, bo on i tak będzie atakował. To się nie zestarzeje. Dobra, po 1000 kryta wali, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Wiem, że będzie gorzej. Jemu się te ładunki doskonałego ostrza zwiększają, czyli zwiększa szanse na trafienie krytyczne o każde 3% za każdy ładunek, a każdy ładunek dostaje chyba za ataki. Więc to się wydaje spoko. To się wydaje spoko. Masło. Ty masz jedną umiejętność, którą chciałbym przetestować. To jest dodatkowa tura dzięki temu. 40%. No dobra, ta umiejętność jest fajna. Ta umiejętność jest bardzo fajna. Zobaczymy, jak ona się tutaj sprawdzi, bo tu już mamy trzy wieczne skrzydło brzytwy. To, że go zabiję, to nie wierzę. Chociaż mało brakowało. Mam cię! No, bolą trochę te mowy. Bolą, bolą, bolą. Nawet nie trochę, a mocno. Braum, ty możesz dać tamta. Chociaż on i tak wal... Oe. To jest bez sensu marnować manę. Dajmy im to. Zwiększamy szybkość, trafienie krytyczne i moc ataku. Odwracajcie wzroku, przyjaciele.
Masełko, ty dokończ tego. Chociaż może nie, MFK jakby go dokończyła, to wal już tego. Tak to się robi. O kurde, dobra, ten masło nie jest taki zły. Ten masełko nie jest taki zły. Niespodziewana dobroć. Podaj oczyszczenie. Czuję się lepiej. Też trzeba o tym pamiętać. Kolejnego wroga mniej. A nie stracimy w ogóle hapsa, to nie jest źle. No, masełko naprawdę ładnie wali. Wszyscy cali? Ten krytyk na nim to jest naprawdę spoko opcja. I w sumie wyszło lepiej niż za Ari. Miechowo. Miechową. Lotujemy. Oaku i Urfson. Rodej, ty i twój gang prochowych rzeźników zostaliście ostrzeżeni. Mimo wszystko, wciąż nie okazujecie należytego szacunku. Pajlangi, już czas, abyście wynieśli się na inne wody. Ta okolica jest nasza. Myśleliście, że broń Spitover zrobi na nas wrażenie? Nie macie pojęcia o naszej kulturze. Nie macie mocy przywoływania fal ani węży. Moi buru mogliby was zmieść w pył w jedną chwilę kiwnięcia palcem. A teraz mamy jeszcze po naszej stronie zrodzonego z lodu Freljordczyka. Noga Kaburasa zapewnia nam pomoc najsilniejszych sojuszników. Lepiej zacznij się bać. Zostawiłem na statku truchła twoich wojów. Pozbieraj ich szczątki i uciekaj daleko stąd. Może gdzieś będą cię chcieli. Mały Oaku. Czekajcie. Dobra. Prochowy rzeźnik, tak? Tutaj coś widziałem, że mają po naszej stronie zrodzonego z rodu Freljordczyka, czyli Brauma. Bo Braum jest zrodzony z lodu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest w lore zrodzony z lodu. No i sam fakt, że tutaj występuje Noga Kaburosa, czyli bogini Ilaoi. Dziwne. Powiem szczerze, dziwne. To też jest zamknięte, niestety. Hej. Ta turbina wygląda podejrzanie. Szkoda, że nie damy rady się tam dostać. No już daliście. To w ten sposób działa turbinka. Dobrze wiedzieć. W ogóle dzisiaj zauważyłem, że kurde, ja muszę sobie zrobić jak najwięcej filmów na zapas, bo przecież idą święta. Czasu nie będzie jakoś dużo. Więc przydałoby się jednak, kurczę, ten zapas zrobić. Moje spluwy przemówią za mnie. W ogóle nadal myślę, jaką grę mogę wam, kurczę, zaproponować jako następną serię. I nic nie mogę wymyśleć. Robi się problematycznie pod tym względem. Nie najgorzej. Wow. Dobra, fajnie poszło. Jakby to być 833, ale to tak, Yasuo już się zaatakuje, Braum już będzie mógł atakować tamtego, tylko czy tu jest... Tu nie ma przejścia. Oni są chyba oddzielnie. No dobra, spróbujemy. Bo nie jestem pewien, czy to właśnie tak działa, jak myślę. Yasuo, walnij go jeszcze raz, dobra. Braum, ty już możesz ściorać tego. Mógłbyś dać MFC większy strzał. Mam cię. A jednak były obok siebie. No to dobrze zrobiłem. To jeszcze ten pan. Brzydki. Brzydki panie. Co pan tu robisz? Co pan tu robisz, brzydki panie? No, ładny krytyczek, nie powiem ładny. Daj tam cika na siebie, Braumik. Nie wiem, co daje, że im dam na przykład większy. Na przykład z mida. Nie mam zielonego pojęcia. No i tak muszę zaleić mocy walność. Kurde. Dobra, liczę, że go zabiję. Oj, boli.
O, jak boli, o, jak boli. Udało się. Poczułem ten wiatr. Na szczęście się udało. Tego potrzebowałem. Dobra, maselniczka. Myślę, że możemy tego jeszcze zamknąć teraz. Jeszcze krwawienie mu wpadło. Ja bym powiedział, że ta maleczka była na tym polu, no ale dobra. Skoro gra wie lepiej, niech tak będzie. Masełko, walimy tego. Szybko, niczym zemsta. I w ogóle zaraz będziemy mogli śmiało pierdyknąć ultem z Yasuo. O ile mepka go nie dotłuczy. No właśnie. W sumie wspominam o tym Yasuo. Jestem przyzwyczajony do tej Arii, strasznie jestem przyzwyczajony. Wróćmy do roboty. Strasznie jest to problematyczne. W ogóle słyszałem, że 30 poziom jest maksymalny. Niestety go nie dosięgniemy. Tutaj mościk jest zamknięty. Drzwi są szczelnie zamknięte, jednak nie podpalone koksowniki dookoła zdradzają sposób, w jaki można je otworzyć. Boże. Niepodpalone koksowniki. Ale kto u nas ma moc podpalania? Ej, bo ja jestem chyba głupi. Chodzi o te koksowniki? No nie róbcie mi takich zagadek. Gdzie wy macie tu koksowniki? To nie są koksowniki. To nie są koksowniki. Ej, czemu ty strzelasz sam z siebie, co? MFK. My nie mamy chyba nikogo, kto podpala. A kurde. Ale dobra, to chodzi o to. Nie było tematu. Ale cypnąłem dwójkę. Dość już uciekania. No, tym razem dwóch, a my mamy naprawdę bardzo mało many. Ale to nie problem. To nie jest żaden problem. Kurde, znów zaczynam myśleć, że Yasuo jest lepszy niż MFK. Jestem jak ta chorągiewka. Jestem jak ta chorągiewka. No, tylko tu i tak OE leci. Fuck. Niedobrze, niedobrze. Ile oni mają armora? Ile oni mają armora? Dużo, bardzo dużo. Dużo, dużo, dużo. Dobra, ma klepnięcie. Co możemy go walnąć tym? A my możemy walnąć tym. I to z Alei Mocy, myślę. Obserwuj pracę nóg. Niech tak będzie. Kurde, ale mnie to denerwuje. To targetowanie mnie tak denerwuje. Klikasz tu, a wali ci tego. Boli. Dobrze, że ta MF-ka ma tyle HP. Szybko, niczym zemsta. No nie powiem, fajne te DPS-y. Bo to znów będzie OE. No dobra, robi się problematycznie. 6135. Dobra, nie ma w ogóle rozmowy, nie ma rozmowy, jednak MF-ka jest najlepsza. To jest postać OP. Co może ja dam jednak ulta na nasz cały team. Jeszcze jedna walka przed nami, nie mamy Hellera, to jest problem. Prędkość walki jest na jedynce? Już nie wiem. Pogubiłem się. Nie, na dwójce. Zestarzeje. A szybciej niż wiatr, Yasuo. Klepnij go, kochana. I Masło znów robisz to samo. Chociaż kurde. To też nie jest złe. Ale to jest lepsze. Już niedługo. To mi się wydaje, że jest lepsze. Powinniśmy go zabić. Nie wiem czemu, ale go odrzuciło tam dalej.
Zresztą Yasuo nie powinien mieć many. W grze normalnej go nie ma. Znaczy jej nie ma. Co taki konflikt interesów? Przygotowana nawałnica. Następna odkrycająca burza lub szalejąca wichura nie będzie miała kosztu many, a jej czas regeneracji zostanie skrócony o 60%. To też trzeba pamiętać o tym. Też o tym trzeba pamiętać. Niestety teraz tamci będą atakować. Dobra, i tak. Nadchodząca burza albo szalejąca wichura. No spróbujmy. Miałem mieć skrócony czas. Czy ja wiem, czy ona ma taki skrócony czas? No nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że ona ma skrócony czas. Zasługujesz na to. W gotowości? Dobra, MFK. Ty musisz odwalić dobrą robotę. Wierzę, że walniesz w bożka wichury. Wierzę w to. Teraz już na pewno mnie go walniesz. Ej, dobra, to jednak nie jest złe. To jednak nie jest złe. Kurde, nie zabiłaś go. Uj, no dobra, trudno. Lećcie tu. Dawno nie widzieliśmy tego ulta. Tego pana już żegnamy. Braum, kończ z nim. Wiatru nie można powstrzymać. A no nie. Znaczy chyba, że masz na przykład taki specjalny parawan, jak nad morzem. Wtedy można powstrzymać. I tak myśli cała Polska. Ła, ale poleciało. Tworzymy te drzwi, czy nie? I dobrze twierdziłem, że nie mamy postaci, która ma jakimś cudem może podpalać te koksowniki. Już myślałem, że w ogóle będę przerwał nagrywanie, będę szukał miejsca, gdzie to możemy użyć. Yasuo, zrobili ci betonowe buty. Buty ci się zapadły. Tak delikatnie. Coś mi to wygląda na baita, powiem wam osobiście. Bułat Solarii. I śmierć i żałoba. Sprawdźmy te przedmioty. Trochę mniej woli, ale co robi wola? Wola to jest mana? Tak mi się wydaje. Tak, minus 50 many, sporo. Sporo. Ma 20% szansy na podpalenie celu przy trafieniu, zadając mu 553 punkty nieukronnych obrażeń w czasie 3 tur. A tu 307, ale zużywa 5 punktów many. No i tu jest 40%, a tu 20%. Więcej DPS-a, więcej wytrzymałości, więcej HP. No dobra. Niech będzie Bułat Solarii, który wygląda w sumie jak miecz Leony. Polenie ma 20% szansy na zadanie 249 punktów nieuchronnych obrażeń przy trafieniu. To też spoko. Ale to jest na zielony poziom. Niezwykły, a my mamy epicki. Na razie mi się wstrzymał, bo i tak będę chciał coś kraftować lepszego. Oakui Urfson, 1 z 4. Najdroższy kuzynie, jest tu zarazem lepiej i gorzej niż przypuszczaliśmy. Birchwater to zapadła dziura. Pajlangi rzadko się kąpią i często cuchną. Na dodatek nie wiedzą, czym jest czysta woda. Otaczają ich nasze starożytne dzieła, ale nie mają wiedzy, która pozwoliłaby im je odbudować albo ich używać. Żywot w Birchwater to żywot dzikiego zwierzęcia. Mimo wszystko, wypełniam wolę Iloi z radością. W domu nie było ze mnie pożytku. Nasza wyspa mnie nie potrzebowała. Tutaj mogę przewodzić. Przynajmniej w pewien sposób. Bycie szefem gangu pozwala mi nauczyć się naszych zwyczajów i poznawać sposób życia Pajlangi. Czuję, że mam jasno określony cel. Wreszcie wiem, że płynę z dobrym prądem. Ucywilizujemy w końcu obcych.
Gdy poznają ścieżkę na Kakaburosy, pokażemy im inne wyspy. Powiedz ciotce Totti i małej Eki, że tęsknię. Muszę zapytać, jak się ma twoja siostra? Wiem, że wykonuje pracę w świątyniach, ale się martwię. Za nią też tęsknię. Gdybym tylko mógł. O Aku. Dobra, coś tu nasz Yasuo zaczął zwalniać. Nie wiem, czy to przez pracę kamery, czy przez co, ale zaczął nam delikatnie zwalniać. Odkręcisz się, bo nie chcę się z tobą walczyć osobiście. Nie traktuję cię jako dobrego przeciwnika. Fallen Banshee. Też zaraz zobaczymy całunik Banshee. Gdzie ty jesteś? Czym jest całun Banshee? To jest ring, znaczy ring, naszyjnik. Dawny talizman przepełniony obronną magią. Tarcza magii ma 20% szansy na otrzymanie tarczy chroniącej przed obrażeniami, gdy postać zostanie trafiona. Tarcza pochłania 373 punkty obrażeń. To by było spoko dla Brauma. No, to bardzo spoko, jeszcze jakbyśmy to ulepszyli. Dobra, masz Banshee. Zawsze jest szansa, że to ci jakoś pomoże. Czy ty śpisz? Nie wiem. Ale z chęcią się dowiem. Jezu, ile tu jest mobów. Za dużo. Gro, nie rób z tej gry grindera, proszę. Nie jesteś w stanie odczytać symboli na przedmiocie. Język buru jednak jest jednak znany Ilaoi. Oj, irytujące jest to, że musimy cały czas rolować tymi postaciami, naprawdę. Jest to irytujące, bo w cutscenkach wszyscy z nami chodzą. Coś cicha jesteś, Loi. Czy to nie moment, w którym zwykle opowiadałabyś o ruchu tego miejsca, boskich krakenach i takich tam? Obawiam się, że nie zostało mi wiele do powiedzenia o mojej bogini. Boję się, że mnie opuściła. Może opuściła nas wszystkich. Nie no, trochę oberwaliśmy, ale to nie koniec. Nie będę się przyglądać, jak moje miasto upada przez zakochanego chłopca, który miał być królem. Sara, a co, jeśli upadek jest przeznaczeniem, Birchwater? Co, jeśli bogini poddaje nas próbie i uznała nas za niegodnych? Nie obchodzi mnie, co myśli o mnie twoja bogini. Nie pozwolę decydować o losie mojego miasta ani bóstwom, ani potworom. Sukces będzie nasz, nawet jeśli będę musiała cię do niego zaciągnąć siłą. Teraz rozumiem. Co takiego? Dlaczego jest tylu gotowych za tobą podążać? Może masz rację. Ruszajmy dalej, pani kapitan. Ale wiecie co? Myślę, że to jest specjalna próba, która ma... Dzięki temu, że bogini się tak jakby odsunęła od Ilaoi, ma pokazać jej, że ona sama decyduje o własnym losie i że nie zawsze musi się kierować tym, co jej powie właśnie ta bogini. No w sumie ciekawe. O kurde, to jedzie w dół. Gdzie my jesteśmy? W ogóle co były jeszcze skarby? Ej, bo my tu musimy iść ewidentnie. Wracamy na górę. Trudno, będziemy walczyć. Będziemy walczyć, ale ja sobie chyba jakieś potki wypiję. Przynajmniej lekką. Lekki potion. Nie taki lekki, no ale dobra. Wyrżnąć wszystkich z miasta. O kurde, myślałem, że go nie zaakceptujemy. Ale spoko, dzięki temu on jeszcze śpi. Niech śpi. Śpi, kiciu, śpi. Pamiętaj, nikt cię nie rusza. Nie będę nawet cię tauntował, a cóż. Ty śpisz, prawda? Śpi, kiciuś, tak, dobry sen nasz. Możemy pogłaskać potem. Potem pogłaszczemy. Nie budź kiciusia. Boli, 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 boli. Dajcie mi Ari. Dajcie mnie Ari. Ari jest lepsza. Bo może leczyć. No. Kiciuś śpi. Tak.
Dobry kiciuś. Dobre kitku. I pięknie, krytyk jeszcze wpadł. To cię nauczy. Ale z racji tego, że kiciuś śpi. Możemy się przybufować. I to śmiało się przybufować. Tego potrzebowałem. Nabijemy sobie trochę ulta. Ty śpij, kiciuś. Mamy prędkość walki na 2. Praca nóg. Ręcym cym. Znów daj oko wiatru. Nie trzeba było. Trzeba. Kiciuś śpi dalej. Śpi, kiciuś śpi. No jest słodki jak śpi. Nawet nie chcę go zabijać. Jeszcze raz. Bo tam chyba kryta zwiększa, prawda? A, 400 to jest max. Dobra, ale jeszcze raz tego użyję, bo widzę, że zaraz będzie jego tura. On będzie spał. Wiemy kiciuś dokładnie. Jezu, też ma trzeci poziom. O kurde, ej, a może byśmy chcieli zobaczyć trzeci poziom Jasuo, bo chyba go nie patrzyliśmy. Już nie pamiętam. No dobra. To zaczniemy od trzeciego poziomu Jasuo. Nie Windwall, nie Windwall. Jeszcze Braum. Kiciuś śpi. Jasuo, dawaj na ring. Załatwić ich. Holy moly, o kurde, dobra. Potężne to jest. To jest potężne. I bardzo mi się to podoba. Dobra, kiciuś wstał. Wiem, że nieprzyjemna pobudka, sam bym nie chciał tak się budzić, spokojnie. Wiemy to, wiemy. Kto następny? Kiciuś teraz będzie następny. Oż ty gnomie. To już nie było przyjemne. Dobra, Jasuo, Soryegenton. Na szybkości. Nawet Braum dzisiaj walnie z Felem. Ale może nie teraz. Damy im DPS-y. Dobrze czuć się, kochano. Dobra. Kurde, ej, to jest fajne. Ale to też jest fajne. To jest chyba fajniejsze. Nie wiem, może dlatego, że to jest tak rozdrobnione, że takie mniejsze liczby po 300, a tu jest 4,5 w jednej chwili. I Jasuo z Ari levelują na 26 poziom. Ej, ale czy wy przypadkowo nie mieliście najmniejsze poziomy? Tak mi się coś wydaje. Odłamek runy. Bardzo dobrze, bo Ari miała jedną runę, której nie mogłem wykorzystać, a wszystkie perki, które tam były, to nie były spoko. Nie ma mnie. Kula Simonów. Simonów. O, śpiący kiciuś dwa razy. Spoko, kitku. Ja tu tylko sprzątam, wylotuję. W sumie nic z ciebie nie mamy. A przynajmniej nie wydawało mi się, że coś było. Oaku i Urbson, 3 z 4. Aigelo, wysyłam do ciebie Pailangę o imieniu Urfson. Urfson. Powiadają, że jest Freljordzkim zrodzonym z lodu. Wcieliłem go do swojego gangu. Okazał się dobrym i lojalnym wojownikiem. Przyjąłem go jak młodszego brata. Wziął Amoko za żonę i przeszedł nawet test wirki Ilaoi. Urfson to dobry żeglarz. Sądzimy, że będzie mógł poznać sekrety ukrytych mórz i tajemnej wiedzy. Proszę, daj mu szansę. Pomóż, jeśli tylko możesz. Od lat nikt nie napawał mnie tak wielką dumą. Pomyślnych prądów, kuzynie. Oaku. Aha, czyli to nie był Braum.
Po prostu jest jakiś inny zrodzony z lodu. Rozumiem. Dobra, ale mamy tutaj coś. Coś, co musi przeczytać Hiloi. Tylko pytanie, co to jest? Bo tak, tędy przejdziemy teraz tu. Nie no, to jest zdecydowanie dłuższa droga. Dobra, przejdziemy tu. Zrobimy, co tam musimy zrobić. I po prostu potem się wrócimy. To jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Zresztą i tak mam już 30 minut odcinka, więc moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, ja się z wami tu już żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie kanału. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.